Dzień dobry. Witam Państwa na prezentacji, przedstawieniu, zapoznaniu się z nowym czytnikiem Datalogic QuickScan, który wyróżnia się wieloma elementami na tle innych dostępnych urządzeń. Jest to podstawowy entry-level scanner dedykowany do sektora retail, do handlu, do sektora, który bardzo uzależniony jest wręcz od identyfikacji kodów produktów. Również ma zastosowanie w służbie zdrowia, ma zastosowanie w logistyce, w administracji, ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie są kody kreskowe, na poczcie, czy w back office, w którymkolwiek zbiór, w instytucjach, w bankach, w urzędach. Wszędzie tam, gdzie potrzebujemy zidentyfikować produkt, dokument czy cokolwiek innego po odczycie jakiegokolwiek kodu identyfikacyjnego. Mówię tutaj ogólnie o kodach, bo QuickScan QD2500 odczytuje zarówno kody 1D, jak również kody 2D, Data Matrix, QR kody. Odczytuje również wiele innych kodów, które powiedzmy mniejsze mają zastosowanie, niemniej jednak są w użyciu. Mówimy tutaj o dotkodach, kodach, które mają zastosowanie na paczkach papierosów. Mówimy tutaj o odczycie Digimarku, czyli zupełnie nowej technologii odczytu kodów, które są wkomponowane w obraz. Mówimy tutaj również o odczycie OCR-a. No i cała paleta kodów 1D. Wszystkie te kody QuickScan odczytuje. Oprócz tego, że ten skener, który tutaj widać, odczytuje kody 1D, 2D, ma wiele innych dogodnych rzeczy, które ułatwiają pracę każdemu użytkownikowi. Możemy powiedzieć, że jest to skener, który za pierwszym razem, za każdym razem odczytuje kody. Technologia imagerowa zastosowana w tym urządzeniu jest to obiektyw 1-megapikselowy, który bardzo łatwo, bardzo szybko identyfikuje kody. Jest bardzo przyjemny, przyjazny w zastosowaniu. Odpowiednia ergonomia, która powoduje, że użytkownik nie męczy się podczas pracy, podczas używania tego urządzenia. Oprócz samej ergonomii pracy, to urządzenie ma wiele dodatkowych funkcjonalności, które ułatwiają pracę. Jednym z podstawowych to jest, poza odczytem kodów, to jest identyfikacja tego, czy kod jest dobrze odczytany, czy to jest poprawny kod, który chcemy odczytać. W tym urządzeniu wykorzystana jest technologia celowania kodu poprzez wyświetlenie dwóch niebieskich trójkątów na kodzie, które dokładnie pokazują, który kod zamierzamy odczytać. W ten sposób bardzo łatwo jest nam zidentyfikować to, co potrzebujemy zidentyfikować. Oprócz tego potwierdzenie prawidłowego odczytu dokonywane jest poprzez opatentowaną przez Datalogic Technology Green Spot, czyli zielone kółko, które pokazuje się bezpośrednio na odczytywanym kodzie, które potwierdza, że kod został prawidłowo odczytany. Oprócz tego w różnym środowisku, gdzie te skanery mają zastosowanie, światło, które jest wykorzystywane do podświetlenia obrazu, który jest identyfikowany, to światło, czerwone światło, można dostosowywać swoją ostrością do środowiska pracy po to, żeby operator, który korzysta z tego urządzenia, nie męczył się, jego wzrok nie był w żaden sposób osłabiany poprzez ostre światło. Także technologia, która jest tutaj zastosowana, sprzyja operatorowi pod kątem jego wzroku, tego co widzi, tego co identyfikuje.
Kolejnym ważnym elementem przy użytkowaniu tego skanera jest jego wytrzymałość. Ważne jest to, by urządzenie, poza tym, że za pierwszym razem i za każdym razem odczytuje kody, to również by ono nie ulegało zniszczeniu czy uszkodzeniu. Dlatego też te urządzenia, te skanery QuickScan 2500 zostały przetestowane pod kątem wytrzymałości wszelkiego rodzaju ruchomych elementów, czyli w dużej mierze przycisku, który wykorzystujemy do odczytu kodów. Testy zostały przeprowadzone i te przyciski są odporne na 10 milionów odczytów. Drugim ważnym elementem wytrzymałości jest upadki. To urządzenie jest odporne na upadek z wysokości 1,5 metra na beton i to umożliwia również zastosowanie tego skanera na liniach produkcyjnych, może nie bardzo zaawansowanych technologicznie produkcjach, ale takiej średniej, lekkiej produkcji, lekkich urządzeń, również tam można zastosowywać te skanery. Obecnie wszyscy doświadczamy pandemii COVID i w jakiś sposób zabezpieczamy się przed tym, czy to maseczki, czy w sklepach wszędzie widać barierę z plexi oddzielającą konsumenta od pracownika sklepu. W takich sytuacjach QuickScan 2500 również sobie radzi, przez co ułatwia pracę. Skaner odczytuje kody również poprzez barierę stworzoną z plexi, co widać tutaj na przykładzie, gdzie kody są odczytywane. Jak również dodam, że ta plexa w żaden sposób nie jest czysta, przezroczysta, co w 100%, jak widać, jest zakurzona, ponieważ niecodziennie one są wycierane, dezynfekowane. Dlatego też ten skaner w bardzo prosty sposób i łatwy odczytuje kody również przez bariery, które są stworzone dla naszej wspólnej ochrony i dla naszego bezpieczeństwa przed COVID. Gorąco zachęcamy Państwa do zapoznania się z tym urządzeniem, do przetestowania jego i sprawdzenia w Waszym środowisku, na ile on tak naprawdę umożliwia Wam wydajniejszą pracę. Z naszej strony gwarantujemy, że jego możliwości przerosną Wasze oczekiwania. Dziękuję za uwagę.